Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, obecnie gram w tę grę już od tygodnia. I muszę powiedzieć, że wow, ta gra niszczy system. Ej, autentycznie ta gra niszczy system. Skok jakościowy w porównaniu do Forza Horizon 4. Pff, to jest coś niesamowitego. Właśnie jest noc, jak widzicie. Mam już 46 poziom. Wiesz, ja nie wiem od czego zacząć tą opowieść dzisiaj. Nie wiem od czego zacząć. Zobaczcie, ile w ogóle świata tutaj zwiedziłem. Nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. Chcę, żebyście sami sobie pozwiedzali wszystko tutaj. Ale wow. Jestem porażony. Mam 64 samochody obecnie. Siedzę obecnie w Taycanie. Mam Chirona, jechałem już 400 km na godzinę. Efekt prędkości i rozwala łeb, chłopie. Mam kilka samochodów elektrycznych. Nie wiem od czego zacząć, nie wiem co mam wam opowiedzieć najpierw. Więc zaczniemy sobie od początku. Wejdźmy sobie w ustawienia gry. Za chwilę sobie pojedziemy, pojeździmy. Jeśli chodzi o HUD and gameplay, tu też mamy ciekawe rzeczy do ustawienia. Pojawiły się, nowością jest tutaj możliwość ustawienia jednostek, czyli możemy sobie ustawić metryczne jednostki albo angielskie dla prędkości, power units, czyli możemy sobie ustawić moc, co chcemy, aby nam się wyświetlało, czyli konie mechaniczne, PS to nie wiem co to znaczy i KW. PS to jest chyba to samo co konie mechaniczne albo coś bardzo zbliżonego, natomiast kilowaty to jest europejska jednostka pomiaru mocy. No i możemy sobie ustawić, no wszyscy chyba ustawią sobie konie mechaniczne, no nie? I tutaj mamy, aha, tutaj jest, jeśli chodzi o zawieszenie, to też możemy sobie ustawić jednostki takie, jak nam się podobają. Czyli teraz jak wchodzimy sobie na przykład do tuningu, to pojawi nam się moc samochodu, ale jednocześnie w grze będziemy mieli kilometry na godzinę, pokazaną prędkość, no nie? A nie wszystko będzie w milach i będziemy mieli na przykład tylko konie mechaniczne, bo teraz możemy sobie ustawić moc i prędkość niezależnie. W Forza Horizon 4, jak ustawiłeś sobie jednostki imperialne, angielskie, no to miałeś wszędzie jednostki imperialne i jeśli chodzi o moc i jeśli chodzi o prędkość, czyli miałeś prędkość w milach na godzinę. Teraz sobie możesz to wszystko porozdzielać. No i idziemy do controls. Tutaj właśnie jeśli chodzi o sterowanie, no to nie ma części ustawień dla kierownicy. Nie mogę sobie tu ustawić force feedbacku, jeszcze innych takich rzeczy. Pewnie w takiej pełnej wersji gry to wszystko się już pojawi. Tutaj są ustawienia wibracji dla pada, ale dla kierownicy tego nie mogę ustawić. Właściwie tyle. Najciekawszą opcją jest właśnie wybór tych jednostek. No i jesteśmy sobie w Taycanie, to jest elektryk, to jest też ciekawa sprawa. Bo tak, no, elektryk sobie brzmi, Taycan ma dwa biegi. I tak w ogóle nie brzmi, nie słychać. Nie ma żadnego dźwięku ten samochód. Posłuchajcie zresztą. Ale, jak już pewnie przed chwilą usłyszeliście, ja wam to jeszcze zademonstruję. Posłuchajcie. Słyszycie? Samochód ma coś w rodzaju takich cichych marchew. Po prostu coś jest nie tak, myślę, że to będą musieli poprawić. To jest jakiś glitch, bo samochód elektryczny, no co, ma marchewy, znaczy dźwięk marchew, ale no, nie ma tutaj układu wydechowego, końcówek wydechowych, więc nie widzimy płomieni, no nie? To jest taka mała rzecz, którą twórcy będą musieli jeszcze dopracować. Tak, Forza dobrze działa na kierownicy, ten preset standardowy, który jest w grze, działa spoko już w tej wersji demonstracyjnej. Jak wjedziemy sobie na offroad, to kierownica zaczyna nam szaleć, robią się dziwne rzeczy.
Tak, jeździ się w porządku, aczkolwiek nie mogę sobie na przykład przypisać klawiszy. Jeśli przypiszę, to one jeszcze nie działają. Ale to mówię tak tylko jako ciekawostka, bo w pełnej wersji gry pewnie się to już naprawi. Wiecie co, ja zmienię na jakiś inny samochód, może ciekawiej brzmiący, bo czuję się, że słyszycie tylko mój głos, zamiast posłuchać, jak brzmią samochody. Może weźmy sobie Mustanga, to jest jeden z takich fajniej brzmiących samochodów. Zresztą powiem wam, że wszystkie brzmią naprawdę fenomenalnie. A jeśli chodzi o same dźwięki, udźwiękowienie, to poprawa jest niesamowita, bo tu nie tylko chodzi o dźwięki samochodów, ale też otoczenia. Jak jesteśmy sobie gdzieś nad wodą, nie wiem, na plaży, to słychać mewy. Jak jesteśmy sobie w dżungli, to słychać jakieś tam owady, nie owady, jakieś tam rzeczy. Jest tak bogata ta gra w dźwięki, że idzie się w niej naprawdę zanurzyć. Widzicie, że ruchy kierownicy w grze nie są synchronizowane z ruchami mojej kierownicy. A tak jak mówiłem, ustawień tutaj nie mogę jeszcze zrobić, więc pewnie w finalnej wersji gry będzie można sobie to poustawiać. Wersja, którą dostałem do testowania, jest to wersja na Xboxa, na PC-cie nie mogę tej gry przetestować, a chciałbym, bo chciałbym zerknąć się na ustawienia graficzne, jak to będzie wyglądać na PC-tach. Sądzę, że PC-ty trochę pozamiatają, jeśli chodzi o wygląd gry, bo jeszcze tam będą jakieś dodatkowe opcje, ale to, co tutaj widzicie, ja nie wiem, czy tę grę będę w ogóle wam pokazywał w 60 FPS-ach, bo to, co widzę tutaj, ja się przyzwyczaiłem do tych 30 FPS-ów i gra mi się fantastycznie, nawet na kierownicy. I powiem wam, no nie chcę jednak mieć trochę gorszej jakości grafikę i w 60 FPS-ach. Może na dłuższą metę wolałbym mieć tą, wiesz, gorszą grafikę, jeśli bym się ścigał jakoś gdzieś tam i chciałbym mieć jak najmniejszy input lag. No to wtedy tak, ale tak, do takiej zabawy, do podziwiania gry, to zdecydowanie 30 FPS-ów mi w 100% wystarcza. Jezu, ja nie wiem, co mam wam opowiedzieć najpierw, bo słuchajcie, no ja już mam tę grę od tygodnia, ja już dużo tutaj zrobiłem, pobawiłem się, kilka razy zaczynałem od nowa i jeszcze nie wiem, co mam wam, od czego mam zacząć, bo jest tak dużo rzeczy do opowiadania, że to jest szok. No ale dobrze, idźmy sobie dalej, bo wiecie co, ja sobie to wszystko wypunktowałem tutaj. Więc tak, o ustawieniach wam powiedziałem. Aha, właśnie, bo coś wam pokażę. Jeśli chodzi o samochody, to ja sobie tutaj bardzo dużo wheelspinów porobiłem. Też wam zrobię odcinek odnośnie tego, jak tutaj zacząć i jak dużo wheelspinów można sobie zdobyć i w ogóle wbijać poziomy, szybko zdobywać kasę. Zobaczcie, tu jest BMW X5 M Forza Edition. Ja dropnąłem ten samochód z pakietu DLC. I zobaczcie, nie mogę go wybrać, muszę wejść do Marketplace, ale no, ten carpack nie jest jeszcze dostępny, dlatego że gra nie miała swojej premiery, no nie, więc nie mogę sobie tego samochodu użyć, mimo że go wylosowałem i mam w swoim ekwipunku, to nie mogę go użyć, nie, taka ciekawostka, mogę go jedynie usunąć z mojego garażu, więc jest on w moim garażu do czasu, aż kupię sobie DLC. Nie wiem, czy tak było w czwórce, bo ja w czwórce miałem wszystkie te carpacki. Jeśli ktoś z was wie, no to niech napisze w komentarzu, jak to wygląda, jak to wyglądało w czwórce. Czy jeśli ktoś z was nie miał carpacka, to czy mógł wylosować na przykład samochód z wheelspina i mieć go w swoim garażu? Tutaj można i nie mogę tego samochodu używać. Może zmieńmy sobie furę. No właśnie, kuźwa. A teraz się trzymajcie foteli. Ja mam na ostatnim foteli, nie wiem, kibla, łóżka, nie wiem gdzie siedzicie. Na ostatnim odcinku wam mówiłem, że nie działają tutaj dachy. Wziąłem sobie jakiegoś roadsterka i no była lipa, no nie? Zobaczcie teraz.
Nie wiem dlaczego w tamtej BMW dach się nie zakładał, może nie jest automatyczny czy coś, ale w tej Ferrari jak najbardziej dach można założyć. I weźmy teraz, nie wiem czy z widoku z kokpitu da się to zrobić. Czekaj. Chyba się nie da, ale możemy spróbować czegoś innego. Czy na przykład... Moment. Czy jak na przykład... O czekaj, zakłada się, dobra, nieważne, nieważne. Moment, nie to nacisnąłem. Nawet można sobie przewijanie włączyć podczas tego zakładania. No tak, gdzieś dach nie zakłada się od razu. Dawaj, widzę. Jest, normalnie, ty, założył się. A teraz w drugą stronę. Dobra, skończył się zakładać. Teraz w drugą stronę. Coś tam się zrobiło chyba. O! Człowieku! Także tak, jak najbardziej, zakładane dachy działają. Ja musiałem sobie przypisać przycisk do pada i przypisałem go sobie wtedy, co żeśmy z tą BMW-ką testowali, ale no niestety jakoś to się nie chciało odpalić. Może w BMW to nie działa? Zaraz kupimy tą BMW-kę i jeszcze raz sprawdzimy, bo może się da. No Mazda Miata chyba ma ręcznie tak zakładany dach. Więc tam nie ma tego automatycznego, więc może na przycisk tam nie ma tego, no nie? W każdym razie, no, twórcy tutaj zrobili fajną robotę z przystosowaniem niektórych samochodów, tych roadsterków jest tutaj bardzo mało, żeby sobie zobaczyć otwierane i zamykane dachy, ale tak, one są, one działają już teraz. Proszę bardzo, bijemy sobie poziom. Chyba będę mógł teraz Will Spina sobie wylosować, tak jest. Zobaczymy co nam się wylosuje z Will Spina. A, 35 tysięcy dolarów, no dobra, to sobie sprawdziliśmy. Otwierane dachy działają już teraz. Za chwilę sobie kupimy jeszcze BMW-kę. Nie wiem, który samochód wam pokazać teraz. Jest ich tutaj trochę, wylosowałem sobie parę samochodów Forza Edition. A właśnie, już wiem, który samochód wam pokażę. Chodźmy sobie do Lamborghini Sesto Elemento. To też wam rozwali głowy, to jest kolejna ciekawostka, którą chcę wam pokazać, zademonstrować. Patrzcie na to. To jest bardzo ulepszony samochód, on jest mega, mega szybki i mega, mega zwrotny. Jest to Sesto Elemento, bardzo rzadki model samochodu. No dobra, nie będę was trzymał w niepewności, zatrzymamy się. Pokażę wam o co chodzi, może ustawię się do słońca bardziej. O, coś takiego. Patrzcie na to. Pierwszy raz w Fordzie Horizon mamy tylną skrętną oś. Widzicie? I nie dość, że ta tylna skrętna oś, że ona się faktycznie tutaj skręca, no nie, że widzimy jak się skręca, to ma to realny wpływ na to, jak samochód się prowadzi. I czuć to nie tylko na kierownicy, ale też na padzie. On, masz wrażenie, jakby skręcał... Ten samochód jest generalnie bardzo krótki. I takie skrętne osie w samochodach, powiedzmy, cywilnych, stosuje się w takich, no, większych autach, no nie, żeby były bardziej zwrotne. A tu macie takie małe auto, które dodatkowo ma jeszcze skrętną oś. Jak to się prowadzi tutaj w grze? No masz wrażenie, o, dziwnie się prowadzi, ten samochód bardzo dobrze skręca, tak w porównaniu do innych autek, które masz do dyspozycji. Tak połyka te zakręty strasznie. Masz wrażenie, jakby trochę bokiem jechał. Testuję to na padzie, bo tutaj mogę szybko skręcać lewo i prawo. Ale oczywiście na kierownicy też możecie sobie to testować i sprawdzać, jak to działa. Co kojarzę, to chyba w Renault Talisman jest skrętna oś, no nie? Też chyba w niektórych Mercedesach albo Audi. Napiszcie w komentarzach, jeśli znacie jakiś samochód, który ma skrętną oś z rzeczywistości. O Sesto Elemento nawet nie wiedziałem, że ma skrętną oś, ale ma. Jak jedzie się wolno, to widzicie, że to koło tylne
skrajne bardziej odstaje, to jest tak bardziej schowane. Także autentycznie to skręcanie działa. Oczywiście te koła z tyłu nie skręcają się tak mocno jak te z przodu. One mają tylko trochę pomagać w tym skręcaniu. Ale jak najbardziej to działa i działa to świetnie. No dobrze, idziemy sobie dalej. Co my tu mamy jeszcze za ciekawe samochody? Coś miałem wam jeszcze pokazać. A no, Supra oczywiście. Zeswapowałem sobie Suprę i zrobiłem tutaj z 2JZ superkę. Dźwięki samochodu są fantastyczne. Są zdecydowanie poprawione. Mi się podobał tutaj Lamborghini Urus. Tak, Lamborghini Urus. W sumie tutaj nie ma aż tak dużej poprawy w stosunku do czwórki. Wydaje mi się tylko, że ten dźwięk jest trochę taki bardziej żywy. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach koniecznie. Następna rzecz, która rozwali wam czachy. Skoro już jesteśmy przy tym Lambo, tutaj bardzo fajnie to działa. Musimy sobie do tego zmienić zegary, bo tutaj mam takie elektroniczne. Wygląd tych zegarów możemy sobie w każdej chwili ustawić. Jeśli wejdziemy sobie w HUD i gameplay, wybieracie sobie speedometer, analog i pokażę wam ciekawą rzecz. A czy to, że my zmieniamy, to nie ma znaczenia. Możemy mieć tam ten cyfrowy wyświetlacz. Zresztą ten też jest cyfrowy, tylko chodzi o styl. Tutaj mamy wbudowany launch control. Coż ty kuźwa, ale się we mnie wrąbał. Co ty ślepy jesteś? A no tak, to BMW, dobra. Z jakiejś wiochy przyjechał. Nie no, śmieję się. No, nieważne. Patrzcie, jak działa launch control, jak to włączyć? Jest bardzo proste i w Forza Horizon 5 działa to również na kierownicach. W czwórce działało to na padzie, potem to wyłączyli, nie mogłem tego włączyć. W każdym razie tu działa bardzo fajnie, działa to bardzo naturalnie. Patrzcie. Jak stoimy, robimy sobie przygazówkę. To jest normalne. Samochodem trochę buja i spoko. Żeby włączyć launch control, wbijamy sobie wsteczny i wbijamy z powrotem jedynkę. I patrzcie. Wiecie co, początkowo myślałem, że to jest glitch, że to jest jakiś błąd gry. Bo to tak trochę dziwnie, że musimy wrzucić ten wsteczny i potem jedynkę i ruszamy. Ale jak zmienimy sobie samochód, dla każdego samochodu mamy inne obroty do tego launch control. No i weźmy sobie klasycznie może Nissana GT-R'a, słynnego właśnie ze względu launch control, kurde. Ja mam wrażenie, że też launch control jest tutaj dodany do wielu samochodów, które w rzeczywistości tego launch control nie mają. Zobaczymy, jak to wygląda w przypadku GT-R'a. Jak oczywiście wsadzimy tam 1500 koni do samochodu, no to ten launch control nam niczym nie pomoże. Samochód i tak zedrze niesamowicie. A właśnie, posłuchajcie sobie GT-R'a. Standardowy Nissan nie jest w żaden sposób ulepszony. Słyszycie, że brzmi niesamowicie. Żadnej muzyki nie będę wam puszczał na tym odcinku. Po prostu słuchajcie gry i podziwiajcie. Dobra, chodźmy na jakiś równy odcinek drogi i sprawdźmy launch control w GT, że tutaj chyba na szczycie można było coś obadać. Chyba tutaj, no nie? A, jest w miarę równo kawałeczek. Dobra, sprawdźmy, czy to działa tutaj. Tu mamy od 2000 obrotów. Nie wiem, czy to jest poprawnie. Wydaje mi się, że to tak działa launch control, ale chyba powinien startować od 3500 obrotów, nie? Albo coś koło tego. 2000 obrotów to trochę za mało jak na GT-R'a. Dobra, ale zobaczmy, jak to działa.
osób, które nie wiedzą, launch control sprawia, że jak wciskamy gaz do końca przy starcie, no to samochód nie traci trakcji. Tutaj i tak mamy napęd na 4 koła, a i tak do tego samochodu jest dodany launch control, który robi robotę, jak widzicie. No i możemy sobie lepiej wystartować. Tutaj w tej grze to jest totalnie nieprzydatne, no bo na wyścigach nikt nie będzie czekał, aż mu się załączy launch control, tylko gaz do końca i rura, no nie? No ale tak, można się tym pobawić, jest to myślę, że fajna sprawa, na przykład gdzieś tam do jakichś zlotów, że może kiedyś będziemy sobie robić dragi, no nie? No to wtedy możemy sobie pobawić się tym launch controlem dla każdego z samochodów. Aczkolwiek no weźmy sobie jakiś super mocny samochód. Co możemy tutaj wziąć? Co ja tutaj takiego robiłem? Jeszcze z napędem na tył najlepiej, o wtedy. Wtedy to na pewno zerwie, to nie ma nawet o czym mówić. O, weźmy sobie Reventona na przykład. Reventona zrobiłem na Coxa. On jest no ultra szybki. Ma tutaj swojego standardowego brzmienia, a co do brzmienia to zaraz przejdziemy, bo pójdziemy sobie do tuningowni i pokażę wam, jak brzmienie samochodu się zmienia, gdy wkładamy tam poszczególne części. No dobra. Tutaj startuje od 3000 obrotów, także widzicie, w każdym samochodzie inaczej, nie? Ale w tym samochodzie to niezbyt dobrze działa. Myślę, że dobrze działa launch control w samochodach, których nie przesadzimy z mocą, albo w samochodach stokowych po prostu, fabrycznie tuningowanych, no nie? To wtedy to launch control faktycznie będzie działać. No dobra, skoro już jesteśmy przy Reventonie, to chodźmy na autostradę. Niektórzy mówili, że autostrady w Forzie Horizon 5 nie będzie. A powiem wam, jest ona bardzo długa. Jest ona na tyle długa, że czujesz się na niej jak na prawdziwej autostradzie. Czyli po jakichś, nie wiem, kilku sekundach jazdy, no dobra, po minucie jazdy jest już nudno. Nic się nie dzieje specjalnie. Wiecie co, chodźmy na przełaj. Właśnie, o tym przełaju jeszcze wam powiem. Tutaj jest trochę gorzej na offroadzie. Ale to się wiąże trochę z tuningiem, bo jest dużo więcej rodzajów opon w stosunku do czwórki. Tutaj macie na przykład chyba 4 rodzaje opon wyścigowych. Macie specjalne opony driftowe, specjalne opony offroadowe i specjalne opony rajdowe bodajże. Do tego sobie przejdziemy zaraz. I gdy mam teraz takie opony, to są chyba sliki, tutaj mam założone takie bezbieżnika, specjalna mieszanka wyścigowa, tylko i wyłącznie na asfalt. Ten samochód po pierwsze bardzo dużo prędkości traci na offroadzie, a po drugie bardzo nieprzyjemnie się nim jeździ na offroadzie. Także myślę, że mniej osób będzie śmigać sobie po tych offroadach. No dobra. Jedziemy sobie, wjechaliśmy w środek autostrady bodajże. Sobie zawracamy, to był od środka, teraz pojedziemy sobie od samego początku do samego końca autostradę.
czas 400 km na godzinę. Bierzcie to pod uwagę. Ta autostrada jest naprawdę długa. Wypadnę! Nie udało mi się tutaj zmieścić w zakręcie. Dojechaliśmy sobie do ronda. Autostrada z dwóch stron posiada rondo, z jednej i z drugiej strony. A w sumie wyłączyłem wam minimapkę. Włączyć wam? Włączę wam, żebyście widzieli co i jak. Włączymy sobie minimapkę, bo tak trochę bez minimapki. Ja lubię bez tej minimapki grać, bo tak jeszcze nie znam tego wszystkiego i fajnie na coś trafić takiego nowego, może tak ciekawiej dla mnie jest. No dobra. To sobie zrobiliśmy. Zobaczyli, widzieliście jak wygląda tutaj 400 km na godzinę i z kokpitu, i z maski, i z zewnątrz. Myślę, że naprawdę ciekawie, no nie? Mamy jeszcze Bugatti. Chcecie z Bugatti? Dobra, no to weźmy sobie Bugatti. Pokażę wam jak Bugatti wygląda tutaj jazda. Dość dużo zbierałem, długo zbierałem kasę na ten samochód, patrząc na to, że za każdym razem, kiedy odpalisz ponownie konsolę, to demo się resetuje i wszystkie twoje postępy się resetują, musisz zaczynać od nowa. Ja zrobiłem taki myk, że zostawiałem tą konsolę włączoną na noc, rano wstawałem i na przykład miałem baterie w padzie wyczerpane, ale ciul, miałem zachowany ten postęp, no nie. No, po polsku to tak zrobiłem. No dobra, launch control. Tutaj nie zadziałał. Kamera taka zabójcza jest, nie? Dla prędkości. Ja pierdziele, ej, do tej pory mnie to rozwala. Kurde. No, to jest standardowy Bugatti, w żaden sposób nie ulepszony. 437 km na godzinę. Plus jest taki, że jak widzicie na tej autostradzie, zakręty nie są wcale takie ostre, jak było to w Wielkiej Brytanii w Forza Horizon 4. Więc myślę, że prawie każdy samochód będziemy mogli tutaj przetestować pod kątem prędkości maksymalnej. No tej prostej nam nie zabraknie. To jest duży, duży plus. Twórcy zaznaczyli, że parę gliczy, błędów może się pojawić w tej wersji, więc bierzcie to pod uwagę, tak nawiązuje tutaj do elektryka, że tam było słychać jakieś petardy z rur wdechowych, no nie? Te błędy zostaną naprawione, jakieś tam glicze i niedociągnięcia, także no, tylko to chciałem wam przekazać, żebyście mieli to na uwadze. To jest już pełna wersja gry, bo musiałem pobrać 110 GB. Mogę wylosować każdy samochód i kupić każdy samochód, który jest obecnie dostępny w grze. One będą dodawane sukcesywnie nowe. O kurde, tutaj nie wiem jak wskoczyć na te, nie wiem co to jest, namioty. Żeby zdobyć te 5000 expa, to jest bardzo ważne, bo z tego się ma willspiny. A z willspinów jest kasa, dużo kasy. No i jest, no i są samochody. Widzicie, że tych samochodów mam dużo, więc tych willspinów też już dużo polosowałem. No ale dobrze, obiecałem wam, że teraz sobie potuningujemy trochę. A weźmy sobie może jakieś BMW albo Audi. Kurde, nie wiem co tu wybrać. Weźmy Audi RS6, niech będzie Audi RS6, jeździłem już tym samochodem i prowadzi się tragicznie, no bo duże auto, no nie? I tak, tutaj mamy możliwość wybrania sobie auto upgrade, to nie jest nic nowego, to już jest od Forza Horizon chyba 2,
Możemy sobie wybrać klasę, nie musimy się przejmować, gra za nas tuninguje samochód. Z tym, że samochód offroadowy dostanie sliki, jak stuningujemy go na maksa, no nie? Będzie ulepszony do klasy S1, zgadza się, statystyki będzie miał wysokie, ale opony będzie miał gówniane do jazdy offroadowej, także miejcie to na uwadze, lepiej ten tuning zrobić sobie samemu. No i już wiemy z tych filmów, które pojawiły się w czerwcu bodajże, albo w lipcu, że części będą miały wpływ na to, jak samochód brzmi, nie? Tutaj zwiększamy sobie obroty maksymalne, więc słyszycie, że te obroty nam wzrastają. Bardzo fajnie. Tutaj nam się praktycznie nic nie zmienia. Nie jest do końca tak, że każda część zmienia nam dźwięk silnika, ale one czasami w połączeniu dają też inny dźwięk. No dobra, układ wydechowy, bo to jest najciekawsze. Posłuchajcie. Jest moc, nie? Sam fakt, że my możemy teraz dodawać sobie gazu, będąc w garażu i słuchać samochodu podczas tuningu, jest niesamowite. No i teraz dylemat. Mi na przykład podoba się bardziej ten dźwięk, ale ten układ wydechowy dodaje mniej mocy niż ten ostatni, no nie? Ja wolę ten dźwięk, mi się bardziej podoba. Lecimy dalej. Uturbienie. Tutaj chyba ta ostatnia część najwięcej nam zmienia, no nie? I tutaj te części nic nie zmieniają, no bo to jest filtr oleju, tak? Jakieś tam chłodzenie, nie chłodzenie. Co one zmieniało? To są chyba Race Fuel System, czyli wtryskiwacze jakieś, tak? Tu chyba nic się nie zmienia, no nie? No dobra, idziemy dalej. Do niektórych samochodów są pakiety poszerzeń, jakieś tam specjalne zderzaki. Tutaj bardzo podobnie sytuacja wygląda jak w Forzie Horizon 4. Też możemy jakieś dziadowskie spoilery tutaj poinstalować. Po co do takiego Audi? Ma taką fajną dupę. Po co tutaj instalować takie spoilery, no nie? Na szczęście do wielu aut są opcje spoilerów takich mniejszych, które bardziej pasują do samochodu i też one są regulowane, więc możemy sobie zrobić samochód na wyścigi, nie psując jego wyglądu zbytnio. Bardzo fajna sprawa. Tutaj do tego auta mamy jeszcze progi. Pokażę wam jakiś... Ty, ale patrz, tu się nic nie zmienia, nie? Tak może to jeszcze nie zostało dodane, nie wiem. Do niektórych aut są naprawdę fajne opcje tuningowe, także to sobie też możemy zobaczyć. No i teraz przechodzimy w opony, bo to jest dość ciekawe. Zobaczcie, tutaj mamy opony sportowe, tutaj mamy semi-sliki wyścigowe, tutaj mamy te same semi-sliki, tylko że tu są z napisem Horizon. Tutaj mamy Slick Race, zobaczcie, to nie jest opona dragowa, jak to wynika z tego obrazka, tylko to jest opona wyścigowa, taka gładka, no nie? I właśnie na niej mi się do dupy jechało na offroadzie, jak testowałem tego Reventona. Oczywiście ktoś jak wsadzi tam milion koni do samochodu, no to na tych oponach będzie po prostu leciał przez ten offroad, będzie miał mało sterowności, ale no jakoś tam do przodu będzie jechał. Z tym, że jest dużo trudniej opanować samochód niż w Forzie Horizon 4 na offroadach, jeśli gnacie naprawdę bardzo szybko. No jak jedziecie wolno, no to wszystko się trzęsie, nie ma trakcji praktycznie. Nie? Ale na asfalt są Cox. Myślę, że takie uniwersalne opony najlepsze to są gdzieś, może te, że tam jak zahaczycie kawałek offroadu, to samochód wam nie ściąga albo nie traci bardzo trakcji. No generalnie tutaj w Forza Horizon 5 i tak to jest simcade, tak? To nie jest gra symulacyjna, więc
jak ktoś sobie założy takie dobre oponki na asfalt, no to na offroadzie i tak jakoś tam pojedzie, nie wyrzuci go nagle, wiesz, w kosmos, jak to by było w jakimś symulatorze, ale jakiś tam efekt jest, no nie? Tak, żeby każdy mógł się tutaj dobrze pobawić. No i mamy opony driftowe, moi drodzy, proszę bardzo. Jeszcze ich nie testowałem, no właśnie ze względu na to, że mamy i opony driftowe, i jeszcze jedną część, którą możemy zrobić pod drift, ale to wam też za moment pokażę. No to tutaj kombinacje, jeśli chodzi o przygotowanie samochodu do driftu, są dość spore. Możemy więcej zrobić z danym samochodem. I lecimy dalej, tutaj mamy rajdowe opony, czyli takie bardziej do shooterku. Można nimi już na offroadzik sobie wyjechać. No na asfalcie pewnie będzie już kiepsko. Zresztą na dole macie statystyki i macie statystyki odnośnie offroadu. I zobaczcie, tutaj mamy opony już typowo offroadowe i one na offroadzie spisują się tylko nieco lepiej od opon tych rajdowych. Natomiast opony te sliki, zobaczcie, o ile gorsze są na offroadzie, według statystyk, no nie? No i tutaj mamy jeszcze opony na śnieg, zobaczcie. No i opony oczywiście dragowe. Dragowe opony pojawiły się pierwszy raz w Forza Horizon 4. Dobrze, weźmy sobie może te opony. Możemy sobie oczywiście opony poszerzyć z tyłu i z przodu, że z tyłu dajmy sobie trochę szersze, żebyśmy tam z mocą poszaleli. Spokojnie, za chwilę dojdziemy do słapów, bo słapy też oczywiście są. Mamy felgi, dużo felg jest z czwórki, tutaj na pewno poznacie niektóre z nich, niektóre z tych wzorów, ale są też nowe, które zostały całkowicie od nowa zaprojektowane specjalnie dla piątki. Ja przeważnie zostawiam standardowe, w samochodzie, którym standardowe felgi są po prostu kiepskie, no to sobie wymieniam jakieś, daję tam specjalne. Tutaj macie jakieś tam ciekawsze felgi do wyboru może. Dzisiaj widziałem w rzeczywistości takie Audi z ładnymi felgami. Nie wiem, wybiorę, czy te nie pasują. A to jest, wiesz, kwestia gustu, nie? Te pasują do jakichś takich samochodów, nie wiem, typu Ferrari albo coś takiego. To bym dał może takie? A są ciężkie, nieważne. No i możemy oczywiście dodać tutaj dystanse. Tutaj w tym Audi może tylko z tyłu damy sobie jakiś malutki dystansik, bo wszystko bardzo ładnie pasuje. I co wam jeszcze nie pokazałem, tak, wróćmy sobie na chwilę tutaj, tu mamy zawieszenie rajdowe, wyścigowe i driftowe. No i to chyba wszystkie typy zawieszenia, jakie są dostępne tutaj w grze. W niektórych samochodach można zainstalować więcej, w innych mniej. Pokazuję wam wszystko po kolei, bo zaraz dojdziemy sobie jeszcze do bardzo ważnych opcji. Tutaj jeśli chodzi o te rzeczy, to niewiele nam się zmieniło tutaj, jeśli chodzi o zawieszenie, no nie? Ale co się dzieje tutaj? Sprzęgło oczywiście normalnie, możemy sobie zainstalować jakieś tam szybsze. I zobaczcie skrzynię biegów, co tu się wydarza? Skrzynię biegów, mamy sportową, mamy wyścigową, nie? I w Forza Horizon 4 to właściwie kończyło się na tym, że mieliśmy do wyboru jakieś tam lepszą skrzynię, którą mogliśmy regulować. A tutaj mamy tak, wyścigową 6-biegową, wyścigową 7-biegową, wyścigową 9-biegową i wyścigową 10-biegową, więc tutaj możliwości dostosowania samochodu wzrastają nam dosyć mocno. Zobaczcie, jak różnią się statystyki w porównaniu do innych skrzyń biegów, no nie? Możemy sobie dostosować samochód tak, żeby jak najlepsze przyspieszenie miał lub jak najwyższą prędkość maksymalną, w zależności od tego, jaką skrzynię wybierzemy. Tutaj jeśli chodzi o wał napędowy, to wybieramy jak najlżejszy. No i przechodzimy do dyferencjałów. Mamy sportowy dyferencjał, mamy wyścigowy dyferencjał. One się tam czymś różnią. Ja jeszcze tego nie ogarnąłem, więc nie chcę tutaj się wymądrzać. Ale mamy też rajdowy dyferencjał, mamy driftowy dyferencjał, słuchajcie. I mamy offroadowy dyferencjał. I to jeszcze będę musiał zbadać, czym te dyferencjały się od siebie różnią. Natomiast bardzo fajne jest to, że zostały one dodane. Tak? Wiemy, że w Forza Horizon 4 driftowe zawieszenie sporo nam zmieniało, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, głównie pod drift. Także tutaj spoko, że ten dyferencjał nam się zmienił, no nie? Że pojawiły się nowe opcje po prostu do wyboru. No i przechodzimy do swapów. O, tutaj do Audi możemy dać. Ej, nie wiedziałem nawet, bo nie testowałem tego samochodu, ale tak, możemy dać sobie tutaj
wielki bodykit. Chyba on był w czwórce. No nie, to nie jest jakaś tam nowość, ale tak zareagowałem, bo nie wiedziałem, że tutaj to jest. Chyba był to, był w czwórce ten bodykit, nie? Możemy sobie oczywiście zrobić napęd na tył w tym samochodzie. Nie możemy zrobić napędu na przód, szkoda. No dobra, no i do tego samochodu możemy sobie wsadzić dwa opcjonalne silniki. Znaczy opcjonalne, one nie są dodatkowe, one nam się zamieniają zamiast ten, który mamy teraz. Natomiast ja bym zostawił ten standardowy, bo Audi brzmi w standardzie bardzo ładnie. Znaczy w standardzie, no już teraz porobiliśmy, ale chodzi mi o ten standardowy silnik. Teraz jak włożycie sobie te silniki, to oczywiście ich dźwięk też możecie sobie zmienić poprzez zmianę układu wydechowego chociażby, no nie? Tutaj nie wiem, czy to jest chyba Supra 2JZ, no nie? Ten 3-litrowy rzędowa szóstka turbo. To jest chyba 2JZ. Szkoda, że nie ma tutaj takich prawdziwych nazw, no nie? Jest tylko jakieś Racing 3 litry 1.6 turbo. Znaczy 1.6... No szóstka rzędowa turbo, o, inline 6, chciałem to powiedzieć, nie 1.6. Nie, także tak to wygląda i to jest tylko Audi, tutaj każdy samochód ma swoje możliwości tuningowe, jeden ma ich więcej, drugi ma ich mniej. Natomiast po takim, powiedzmy, delikatnym tuningu tego samochodu, ja nie wiem, czy mam złapać za kierownicę, czy zapada. Wiedźmy są, bo tu jest straszny hałas, ja nie słyszę w ogóle tego samochodu. Słyszycie ten kuźwa dźwięk? Zjeżdżaj z tym 1.5. Zdupiaj z tym. Hybrydo jedna. Karton mleka. Także słyszycie, ten dźwięk jest, no można sobie modulować i zmieniać według waszych upodobań. No ja nie mam tego bardziej wydajnego układu wydechowego, ale szczerze wolę kuźwa, żeby ten samochód brzmiał tak jak mi się podoba i miał trochę mniej mocy niż miał jakiś wydajniejszy układ wydechowy i brzmiał jakoś tak gorzej jak dla mnie. Jesteśmy przy okazji przy bardzo ciekawym miejscu, jest to jakiś stadion. Może na nim będzie inny festiwal Horizon, nie wiem. Dobra, sprawdźmy launch control. Ale te dźwięki są piękne tutaj. Ej, to daje taką frajdę, że to jest szok. Mało tego, nie tylko dźwięki samochodu mojego, nie tylko dźwięki otoczenia, wiecie, dźwięki dżungli, ale także dźwięki innych samochodów, innych graczy, dźwięki drivatarów. Posłuchajcie. Rozbił się dziad jeden. Czy gazówę zrób? Co jest? Jest szał, no nie? Jest cudownie. Ja tylko mam nadzieję, że BMW M4? Jak to się nazywało? Nie wiem, M4... E4? Nie wiem, jak to się nazywało. M4 chyba, tak?
Bo ona brzmiała głupio, jak ktoś nią jeździł. Jak ty ją jeździłeś, to brzmiała fajnie. Zresztą, kuźwa, co będziemy się zastanawiać, jak ona brzmi? Weźmy ją sobie i przetestujmy, Jezu. Toż po to tu jesteśmy, nie? Audicja, jak widzieliście, fajnie można było sobie przerobić. No to dobra, to zobaczmy. Kupmy coś nowego. Aha, miałem kupić jeszcze takiego Astona Martina, który tutaj pojawił się jako pierwszy? Pierwszy raz w ogóle w serii Horizon. To jest ten jakiś Aston Martin Concept. Chyba elektryk to jest. Kupimy sobie go, może w takim kolorze. Jeszcze na spokojnie starczy nam na BMW, także nie bójcie się. Przy okazji będziemy teraz w Forza Vista. Na Xbox Series X w Forza Vista mamy włączony ray tracing. Nie mogę wyjść, kurwa. No idź tam, koślawcu. Pokaż maskę. Weź tu otwórz. Zamurowane, nie da się otworzyć. Tu jeszcze mamy. Tu z góry nic. A nie, to nie jest elektryk. Ma jakieś tam wydechy. Może hybryda, nie wiem, kuźwa. Nie widziałem tego samochodu nawet. Się nazywa Valhalla, tak jak nowy Assassin's Creed. No dobra, posłuchajmy, jaką brzmi. Skoro ma jakiś tam silnik spalinowy, to będzie jakoś brzmiał chyba. Jesteście gotowi? Ja się zamykam, wysłuchacie. Tak, ja liczyłem, że pojawią się Tesle w Forza Horizon 5, ale patrząc na to, że no, jak zostały tutaj zupdate'owane dźwięki samochodów, to elektryki są zupełnie nieciekawe. Z mojej perspektywy. Jedziesz i cicho jest, nic się nie dzieje, no nie? Ty kurde. Czekaj, coś tu nie gra. Moment. Co jest? Coś się dzieje? Aha, zobaczcie. Zobaczcie na prawą rękę postaci. Ona się teraz odrywa od kierownicy. Nie? Tak dziwnie to wygląda. Wychodzi to poza ekran. Podejrzewam, że jak mamy tak kierownicę, to już w ogóle postać nie trzyma za tą kierownicę. Nie? Zobaczmy sobie środek. No tu bardzo oszczędnie mamy w środeczku. Nic nadzwyczajnego. Silnik chyba mamy z tyłu, no nie? Launch control. Nie działa tutaj. Wyleciałem. Jaki dyfuzor tu mamy wielki. Zobaczmy go. Jeszcze nie mam drona tutaj dostępnego. Podejrzewam, że on się tam odlokuje w którymś etapie gry. Patrzcie na ten dyfuzor. What? Co to jest? Ogromny, nie? Podejrzewam, że ten samochód jest super aerodynamiczny w rzeczywistości. Tu mamy jakieś wyloty powietrza, pewnie gdzieś tu powietrze od dołu wlatuje, potem tu z boku wylatuje, jeszcze tu od góry wlatuje. Jakby widać, że on jest super opływowy. Z takich nowych samochodów w tej grze... Sprawdził jego prędkość maksymalną jeszcze. No dobra, z takich nowych aut w tej grze jeszcze jest McLaren GT bodajże. Nie wiem, czy będzie mnie na niego stać, bo dużo hajsu poszło na ten samochód. No ale dobra, wróćmy sobie do tej naszej BM-ki.
SOR, nie pamiętam, M4 czy coś takiego to się nazywało. Ten samochód bardzo źle brzmiał w Forza Horizon 4. Nie wiem czemu go tak zrobili. Nie ma jeszcze BMW M8. Dobrze powiedziałem, M4. Chodzi mi o to. Jakoś mi się tak w łbie coś zlagowało i nie pamiętałem dokładnie nazwy. Musimy kupić te dwa samochody. Musimy kupić M4, dobra, 100 tysięcy niecałe. I musimy kupić jeszcze tego Roadsterka. Zobaczymy, czy będą dachy działać, no nie? Tutaj dajmy sobie taki ładny kolorek, pyk. I za moment wrócimy do tej M4-ki. Albo dobra, obejrzyjmy sobie już. Tutaj pewnie dużych zmian w stosunku do czwórki nie ma, no bo to już dosyć stary samochód. Jak na gry wyścigowe, no nie? Też zauważyłem, że jest trochę poprawa, jeśli chodzi o wygląd kokpitów w piątce. Widać troszeczkę więcej tekstury w środku. Trochę więcej detali jest, odrobinkę. A widać czasami na desce rozdzielczej gdzieś tam jakiś typ materiału ładnie to wygląda. Musielibyśmy sobie to bardziej jakoś przybliżyć, żeby wam to mógł lepiej pokazać, na przykład w trybie zdjęciowym. No to chyba można włączyć tryb zdjęciowy, no jasne, że to. Będziemy mogli sobie zrobić zaraz przybliżenie. O, nie mogę bardziej przybliżyć, szkoda. Bym chciał zobaczyć ten kokpit. Chodzi mi o tą tutaj deskę, no nie? Dobra, wchodzimy sobie z trybu fotograficznego. I tak jak mówiłem, tutaj mamy ten ray tracing włączony na konsolach, ale no, jedynie co ten, gdzie ten ray tracing może robić robotę, to tutaj w odbiciach na dole, no nie? Te konsole są jednak za słabe, żeby pociągnąć tę grę w ray tracingu wszędzie na mapie, bo w niektórych miejscach, zwłaszcza w dżungli, gdy mamy odpowiednie oświetlenie, powiem wam, że wygląda to wszystko fotorealistycznie i łeb urywa dosłownie. Ale do tego sobie też dojdziemy. No dobra, tutaj mamy jakiś bagażnik, tutaj mamy takie wnętrze, mamy jakiś tam silnik. I jeszcze raz kupię sobie tamtą BMW, bo tak, już kilka razy resetowałem grę, odkąd ostatnio nagrywałem odcinek i pokazywałem wam, że w tej BMW dach się niestety nie zamyka ani nie otwiera. Co było dość, no, irytujące, tak? No ale jakoś tam zdobyłem sobie Ferrari i w Ferrari ten dach nagle zaczął działać. Pojawiła mi się nawet specjalna informacja, że muszę nacisnąć specjalny przycisk, żeby sobie ten dach otworzyć albo zamknąć, no nie? No dobrze. I tak, wychodzimy sobie z garażu. Zobaczymy, mam teraz przypisany ten specjalnie przycisk, żeby było łatwo go kliknąć. I zobaczmy. Tu się nic nie dzieje, zobaczcie, klika i nie działa. Tylko w niektórych, ale to piękna jest ta BMW-ka. Ja pierniczę, ten tyłek strasznie mi się podoba. Mega ten samochód jest, zajebisty. A tu nie działa to, dziwne to, nie wiem, czy tu dach nie jest automatyczny w tym samochodzie, czy jak? Nie mam pojęcia. No dobrze, wracamy sobie do M4, bo tam przy okazji widziałem, że mamy jakiś bodykit do zrobienia. Teraz zobaczymy, co tu się da zrobić, moi drodzy, jak to brzmi w ogóle. Więc tak, najpierw posłuchamy samochodu, jak brzmi w standardzie. Jest poprawa niewielka, słuchajcie, że ten dźwięk jest taki bardziej... bardziej żywy albo coś, no nie? A, w ogóle tutaj mamy też tunel. W czwórce też mieliśmy tunel, z tym, że tutaj w tunelu samochody brzmią obłędnie, rozwali wam głowy. No dobra, tutaj możemy sobie coś jeszcze potuningować, ta część chyba nic nie zmienia. Właśnie nie wiem, czy system wtryskiwaczy powinien jakoś nam wpłynąć na dźwięk samochodu, chyba nie. Ale układ wydechowy już tak, posłuchajcie. No tutaj tak gejowo, no nie? No i znowu ten środkowy wydech najbardziej mi pasuje. Dobra, bierzemy go. Nie zmienia. Też nie.
widzicie, tuningowaliśmy sobie co? Audi, no nie? I tam dźwięk tych turbosprężarek był trochę inny. Tutaj jak sobie ulepszymy na maksa, to też jest inny dźwięk. Chyba jak więcej mocy wsadzimy do tego samochodu, to bardziej się tak przechyla auto, no nie? Są to jakieś tam delikatne ruchy, no ale są. Dobra, i tu sobie wkładamy jakieś tam części. Mamy zawieszenie. A, no i mamy oczywiście driftowe zawieszenie. Jest trochę inna ikonka tego driftowego zawieszenia. Dajmy sobie wyścigowe jakieś. Mamy klatki bezpieczeństwa, tego wam w sumie nie pokazywałem, ale to nic ciekawego. Ja tego nie instaluję, bo to jakby psuje wygląd samochodu w środku. Ma masę atutów, jeśli chodzi o wyścigi, ale dobra, sobie robimy tak. Tu sobie robimy tak, sobie robimy tak. No i mamy oczywiście skrzynię, jakąś tam możemy sobie zainstalować. Wszystkie te skrzynie biegów, które dają dużą ilość biegów, zmniejszają przyspieszenie na przykład. Znaczy mają nieco mniejsze, ale to kwestia regulacji, to później jeszcze możemy wejść do tuningu i sobie to podregulować, nie? Dajmy sobie... W sumie jak tu mamy dużo mocy, to nie wiem, czy jest sens dawać jakąś skrzynię z wieloma biegami. Nie znam się na tym, jeszcze tego nie przerobiłem. To jest samochód pod wyścigi, chociaż pod drift też by był dobry. Możemy sobie dać tutaj opony, jakie kurde. Co my tu... Czego my tu nie możemy porobić, powiedzcie mi. Dajmy sobie tutaj szeroki kapieć z przodu i szeroki kapieć z tyłu. Widzicie, nie? Poszerza się. I dajemy sobie dystansę, tutaj trochę te koła schowane są. A możemy sobie dać na drugim poziomie dystans z przodu i na drugim poziomie dystans z tyłu. Dobra. No i tutaj jeszcze kwestia będzie chyba poszerzenia, bo tu jakieś poszerzenie jest. Zwróćcie uwagę teraz, o nie, to mi się coś wydaje. W jednym, w suprze chyba MK5, jak zmieniamy sobie przedni zderzak, to zmieniają się też reflektory i tak samo jak tylny zderzak zmieniamy, zmieniają się tylne reflektory, więc w niektórych samochodach będzie od razu taka zmiana do wyboru zderzaki. I tutaj widzicie ten standardowy, który już chyba od Forza Horizon 2 jest, no nie? Zderzak, splitter na dole, który dodaje nam możliwość modyfikowania dociążenia w aucie. Te zderzaki chyba też jakoś zwiększają docisk, ale generalnie daje to więcej strat niż zysku. Więc raczej takie designerskie sprawy tutaj mamy do wyboru. No dobra, mamy tutaj Liberty Walk. To chyba są części z czwórki, no nie? To jest coś może nowego. Tylny zderzak. Uła! Robi robotę, co? Fajnie wygląda. No i tu mamy taki próg, okej. No i przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli swapy. Jakie mamy tam silniki do wyboru? Mówię, no każdy samochód ma coś innego, no nie? Do wybrania. No i mamy poszerzenie. Tutaj zmienia nam się chyba dach na matowy nawet, no nie? Tak, takie mam wrażenie. Się tam nam dużo rzeczy zmienia. Możemy sobie dać, ja daję bez bodyki, tu bardziej mi się podoba. Okej, okay, instalujemy. No i samochód możemy jeszcze dostosować, czekaj, to nie tu. Możemy samochód jeszcze dostosować, tutaj mamy te opcje. Wszystko tak samo wygląda jak w czwórce, tutaj dużych zmian nie ma, no nie? Możemy sobie pozmieniać różne parametry. No dobra, no ale posłuchajmy tego samochodu, jak on teraz brzmi po naszym delikatnym tuningu. I ciekawy jestem teraz, że, czy jak na przykład twój kolega sobie stuninguje samochód i spotkacie się w online, to czy ty faktycznie będziesz słyszał jego zmiany w jego samochodzie, jak zmieni sobie układ wydechowy? To jeszcze będziemy musieli sobie sami przetestować, no nie? Nie wiem, co to był za dźwięk? Zobaczcie na tą grafę, na te detale, w ogóle jak tutaj pracuje oświetlenie. Już wam to pokazywałem trochę w poprzednich odcinkach, no nie? Jak tu odbicia wyglądają, to jest Xbox. To jest Xbox, maszyna za 2000 zł, tak? Która potrafi ci wygenerować taką piękną grafikę w tej grze. Co będzie na PC-cie? Powiedzcie mi. Nie mogę się doczekać, jak to przetestuję. Dobra, stańmy, posłuchajmy. A, teraz mi się włączył launch control.
niby ten launch control, ja nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakiś bug. Jeszcze tego nie rozgryzłem, jak tutaj prowadzić te samochody. Zobaczcie, jak ta gra wygląda, to jest cud. Jak macie jakiś dobry monitor HD z HDR-em, ta gra będzie błyszczeć. Ja mam telewizor z takiej średniej półki z HDR-em i powiem wam, że ten HDR, no jest jakiś tam, ale ci nie oświetla na przykład takie słońce czy coś, no nie? Nie ślepia. A taki dobry HDR masz wtedy, kiedy, o, tak jak na przykład tutaj, jakbyśmy mieli dobry monitor, ja mam tutaj bez HDR-u nawet ten mój monitor, nie? Jakbyśmy mieli dobry monitor, to światło by nas faktycznie oślepiało. Na telewizorze i na monitorze, na którym już testowałem w Hordze 5, wygląda HDR obłędnie. Jak macie monitor z HDR-em, po prostu rozwali wam czachę. Skok jakościowy jest jeszcze większy. Jezu, to jest kurde. I właśnie, na koniec jeszcze chcę wam opowiedzieć o jednej rzeczy. Tekstury. Zobaczcie, ile detali ma ta tutaj droga. I wiecie co? W każdym obszarze świata ta droga wygląda inaczej. Inne tekstury są tej drogi. Są bardzo dokładne, bardzo precyzyjne. Zdjęcia, zobaczcie sobie na te przykładowe zdjęcia, które zrobiłem. One są po prostu niesamowite, niesamowitej jakości, no. Wejdźcie sobie na, nie wiem, mojego Instagrama, na Instastories, czy na Facebooka, czy tutaj na YouTubie po prostu sobie zobaczcie. No, wygląda to obłędnie, ta Forza, tak? Ja wam porzucam dużo tych zdjęć wszędzie, gdzie się da, żebyście widzieli, co da się z tymi zdjęciami zrobić. One są w większości przerobione, ale to, co da się wyciągnąć z tych tekstur, z tej grafiki, z tego oświetlenia, jest mgła. Jak przejeżdżasz przez mgłę, to też inaczej to wygląda. Jakby takie drobne rzeczy z realnego świata robią taką robotę tutaj. Detale, jeszcze masę rzeczy jest do odkrycia w tej piątce. Twórcy dużo nam tutaj przygotowali, widać, że ta gra jest bogata pod tym względem. Dużo jest też takich rzeczy z czwórki, tak? Sposób prowadzenia samochodów jest podobny. Jest to po prostu taki simcade. Samochody moim zdaniem i tak trochę za bardzo są takie driftujące, trochę za mało przyczepne mimo wszystko. No jakby myślę, że twórcy tutaj próbowali jakby wyciągnąć taki złoty środek z tego, co gracze lubią w grach wyścigowych ogólnie, żeby gra po prostu mogła trafić do jak najszerszej grupy odbiorców, tak ja na to przynajmniej patrzę. Jest obłędna. Mówię wam, jest obłędnie się tutaj gra w to, obłędnie się tu jeździ. Ja mam ochotę po prostu cały czas gdzieś śmigać po tym świecie i bawić się samochodami, nie robiąc nic szczególnego, po prostu jeżdżąc, tak? Bo za każdym razem, jak wjedziemy sobie do innego obszaru mapy, to wszystko wygląda totalnie inaczej. Teraz jesteśmy w takim obszarze kaktusowo-pustym, no... coś w tym rodzaju, no nie? A pojedziemy sobie do dżungli i w dżungli gra będzie totalnie inaczej wyglądać. Ale to może sobie zobaczymy już na następnym odcinku. Generalnie świat gry, otoczenie jest mega immersywne, tak? Jak wbijesz sobie z piątki do czwórki,
Masz wrażenie, że w czwórce wszystko jest takie płaskie, że te tekstury są takiej słabej jakości, że no, nie ma tych detali, no. Jest naprawdę kozacko pod tym względem. Także co, ja was zapraszam na kolejny odcinek, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, hejas!